Kochani, dzisiaj opowiem Wam m.in. dlaczego Bóg nie znosi puszelki. Co to jest grupa trzymająca władzę i o pułapkach erystycznych. Pewnie nie raz w życiu braliśmy udział w sprzeczkach, kłótniach, tam, gdzie przerzucamy się argumentami albo po prostu, gdzie iskrzą emocje. Bardzo często wówczas uruchamia się taki imperatyw, że nieważne jaka jest prawda, najważniejsze, żeby moje było na wierzchu. My robimy to często spontanicznie. Czasem odwołujemy się do wypracowanych już trików, które działały wcześniej, albo po prostu próbujemy w jakiś inny sposób zyskać przewagę w takiej rozmowie, żeby moje było na wierzchu. Okazuje się jednak, że istnieje cała sztuka prowadzenia sporów, a nazywa się ona erystyką. Narodziła się w starożytnej Grecji, ale zdaje się, świetnie się ma. W naszych czasach właściwie zyskuje drugą młodość. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w dzisiejszej Ewangelii mamy po prostu popis erystyki w wykonaniu saduceuszów. Kim byli saduceusze? Była to, krótko mówiąc, grupa trzymająca władzę. Mieli ogromny wpływ na kult świątynny w tamtym czasie w Jerozolimie, mieli wpływ na Sanhedryn. Cóż, grupa zamożnych, bardzo zamożnych ludzi, którzy dyktowali pewien rytm, gdy chodzi o pobożność. A pobożność mieli bardzo ciekawą bo w przeciwieństwie do faryzeuszów ograniczali się tylko do pierwszych pięciu ksiąg Pisma Świętego i w oparciu o nie zbudowali swoją duchowość. Można by powiedzieć taką duchowość trochę marksistowską. Wszystko tam, co materialne, wchodziło w rachubę, a co niematerialne, na przykład dusza nieśmiertelna, życie po życiu typu niebo, piekło, a już nie daj Boże zmartwychwstanie, to w ogóle ich nie obchodziło. Człowiek może mieć tyle, Ile może, ale tylko w tym życiu. Śmierć kończy wszystko. Ta grupa trzymająca władzę, dzisiaj widzimy ją w akcji, kiedy to saduceusze próbują zdyskredytować Jezusa, ściślej mówiąc jego nauczanie w aspekcie zmartwychwstania. W tym celu właśnie konstruują pewien erystyczny wywód pułapkę. Chodzi o to, żeby wszystko sprowadzić do absurdu. Klasyczny, erystyczny trik. Kobieta miała siedmiu mężów. Każdy kolejny był bratem tego poprzedniego. Wszyscy oni mieli ją za żonę, kiedy więc będzie zmartwychwstanie, to czyją będzie żoną? Mówią do Jezusa. No jak to będzie? Przecież to nie ma sensu. To się nie mieści w naszej logice. I dokładnie po tej linii idzie odpowiedź Pana Jezusa, który mówi, ale chłopaki, wy nic nie rozumiecie. Tu nie chodzi o przedłużenie życia na ziemi we wszystkich jego wymiarach. Tu chodzi o życie, które jeszcze, którego jeszcze nikt nie widział. O zupełnie nową jakość życia, którą Bóg przygotował dla tych wszystkich, którzy jemu wierzą i z nim chcą być w komitywie. To zmartwychwstanie nie ma być w żaden sposób przykładane do tych realiów tutaj na ziemi. Nie wiemy, jak to będzie w szczegółach, ale mówiąc krótko, będzie pan zadowolony. Ale jest jeszcze coś, jakby mało było tego odparowania zarzutów. To jeszcze Jezus mówi, Ale zaraz, chwileczkę panowie, bo jeszcze, jeszcze jedna sprawa. Bo wy także nie wierzycie w życie pozagrobowe, nieprawdaż? No ale jak wy czytacie? Z, tej, z, tej z tego samego prawa mojżeszowego, które jest dla was wiążące, można wyczytać, że kiedy Bóg przedstawia się Mojżeszowi w Księdze Wyjścia, w trzecim rozdziale, mówi do niego: Ja jestem Bogiem Abrahama, Izaka i Jakuba. Eee, to co? To czy Bóg może być Bogiem umarłych? Przecież kiedy Mojżesz usłyszał te słowa, to ci patriarchowie nie żyli już od kilkuset lat. Czy więc Bóg mógł się przedstawić jako Bóg nieżywych? Bynajmniej Bóg jest Bogiem żyjących. I dlatego trzeba czytać ze zrozumieniem hello! Wątek zmartwychwstania pojawia się także w dzisiejszym pierwszym czytaniu z drugiej księgi Machabejskiej. Dotyczy ona realiów lat 60. II stulecia przed Chrystusem. Wtedy to Izraelici byli pod zaborami, można tak powiedzieć. Ich król, syryjski władca Antioch IV Epifanes, miał wówczas hmm, sporą, spory problem z rządzeniem. Uważał, że Żydzi są taką zakałą wśród tych wszystkich narodów, które podbił. Bo próbował się skonfrontować z Rzymem, ale niestety Rzym kilka razy dawał mu już odpór. Dlatego zastanawiał się, co też takiego robi źle, że, hmm, że nie wychodzi mu jego plan. Wymyślił, że to wszystko przez tych Żydów, bo wszyscy inni się już dostosowali, ustawili się w szeregu, a Żydzi ciągle mają swoje, a to swoje zwyczaje i tak dalej. Postanowił więc zmienić ten stan rzeczy i siłą nawrócić ich wszystkich, ustawić ich do pionu, mówiąc, mówiąc bardzo kolokwialnie. Zmuszał ich do jedzenia wieprzowego mięsa które jest niekoszerne, zmuszał ich do palenia świętych ksiąg, tory, również do palenia kadzideł, bożkom pogańskim i wiele innych szykan im serwował, byleby tylko pozbyli się tradycji ojców. Niestety natrafił na spory opór. Na szczęście okazało się, że jest mnóstwo takich, którzy przywiązani są do wartości ojczystych. Dzisiaj w pierwszym czytaniu Mamy dość dramatyczną scenę, kiedy to właściwie na oczach swojej nieszczęsnej matki i synowie, siedmiu ich było, doznają kaźni, są po prostu rozczłonkowywani. Ale każdy z nich ma na ustach sporo bohaterskich słów. Wszystkie one mają jakby w perspektywie nadzieję na zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie, które dokona się kiedyś, Bóg przywróci nas do nowego życia. Można by zapytać, ale dlaczego? Dlaczego Kościół od początku yy, i dlaczego Pismo Święte nalega na zmartwychwstanie? Dlatego, że Bóg nie jest Bogiem fuszerki. Święty Paweł po pierwsze powiedział, że my, nasza wiara, nie ma sensu, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał. Ale jednocześnie, jeżeli ktoś twierdzi, że nie ma zmartwychwstania dla nas, to również pomylił adresy, bo robi z Boga kłamce. Bóg jest Bogiem, który doprowadza swój plan do końca. Zobaczmy, my jesteśmy jako osoby, jesteśmy całością jako dusza i ciało. Jeżeli nasza dusza po śmierci idzie do nieba, miejmy nadzieję, to ona wprost oczekuje, tęskni do tego, żeby znowu być z ciałem. Bez tego jest ciągle jakoś żywotna, żyje, jest szczęśliwa, ale to jest dopiero połowa sukcesu. Dopiero Powtórne jej połączenie z ciałem, oto cały, całościowy człowiek. Oto 100% Bożego Planu Zbawienia. Gdyby Bóg zatrzymał się tylko na tej perspektywie, że będziemy z nim w niebie, no to właściwie byłoby to fuszerką, byłoby to 50% planu. Natomiast Bóg mówi nie tylko, będziecie w niebie ci, którzy mnie kochacie, ale również zmartwychwstaniecie, to znaczy przyobleczecie się w ciało. I jak to będzie wyglądało, nikt nie wie. I tutaj właśnie jest cały problem. Tutaj jest Tesalonika w Grecji. W tamtym czasie Święty Paweł właśnie założył w Tesalonice jedną z pierwszych gmin chrześcijańskich na terenie Europy. Kiedy zakładał tę gminę, to pewnie przeakcentował trochę sprawę powtórnego przyjścia naszego Pana, końca czasów itd. To odbiło się echem wśród tej wspólnoty, bo oni zaczęli mocno przeżywać właśnie to nadejście dnia Pańskiego. Co więcej, w tym czasie z tej wspólnoty zginęło parę osób wskutek prześladowań. No to jeszcze znowu obniżyło morale. Ci biedni tesaloniczanie, cóż, nie, byli, nie mieli łatwego życia. Zastanawiali się, czy ci, którzy zginęli, czy oni będą w ogóle zbawieni, nie, nie doczekali Dnia Pańskiego, a miał przyjść niebawem. To wszystko przyprawiało ich o naprawdę niezły ból głowy. Inni jeszcze po prostu uważali, że trzeba czekać tego dnia pańskiego, który Paweł zapowiedział i właściwie powstrzymać się od jakiejkolwiek aktywności. Cóż, Paweł w pierwszym i w drugim liście musi korygować wiele z tych problemów, między innymi dotyczą one kwestii zmartwychwstania. W dzisiejszym fragmencie, pochodzącym z drugiego listu do Tesaloniczan, Paweł mówi bardzo wyraźnie. Zadaniem chrześcijanina, i mówi: "Mamy nadzieję, że to robicie, bo tak was nauczyliśmy jest, żeby ewangelię głosić" I żeby świadczyć dobro dookoła siebie z powodu głoszonej Ewangelii. Dywagacje na temat tego, kiedy dzień pański, po co, w jakim stopniu, w jakim sensie, jak to się stanie, zostawmy Panu Bogu. My mamy być przygotowani. Co więcej, przez to rozsiewanie dobra wokół siebie, z powodu wyznawanej wiary Ewangelii, my w ten sposób mamy szansę jeszcze więcej osób pozyskać dla Ewangelii, by i one były zbawione, szczęśliwe i by one również. Otrzymały to, co nazywamy kropką nad i, czyli zmartwychwstanie. Kochani, dzisiejsze czytania bardzo akcentują właśnie kwestię zmartwychwstania, czyli tej kropki nad i, tego zwieńczenia Bożego planu i dzieła dla wszystkich osób zbawionych. Miejmy nadzieję, że chociaż nawet niezrozumiała jest to dla nas prawda, że chociaż przekracza nasze zdolności poznawania i rozumowania, jest to dla nas prawda ważna, którą wyznajemy w Credo nie tylko ustami, ale i sercem. Pozdrawiam serdecznie ksiądz Dariusz Iwański.